Trzeba by się zastanowić, co to jest w ogóle inteligencja w Polsce w tej chwili, bo takie badania, na przykład, które profesor Domański robi, pokazują, że znaczy ujmują to po prostu jako budżetówkę, a to moim zdaniem nie jest to samo. Jeśli chodzi o tę warstwę inteligencką, która była właśnie motorem tej wielkiej pracy w wieku XIX, no to tak mówiąc hasłowo tej inteligencji od Żeromskiego, to jej już nie ma. Ponieważ po pierwsze 50 lat wszystkie mechanizmy państwa postkolonialnego i elity postkolonialnej, to jest jedna sprawa, a druga rzecz, wielki awans społeczny, który się PRL dokonał. Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej tezy, że w ogóle nastąpiło, tak jak poza porad, tak z PRL nastąpiło drugie zerwanie ciągłości historycznej w Polsce. Naród, który wyszedł, jeżeli można w ogóle mówić o narodzie, społeczność, żywioł. Stary język endecki miał takie rozróżnienie na naród i żywioł, więc ja mówiąc o polackim, miałem dokładnie na myśli to, co oni mówili, mówiąc o żywiole polskim, który nie jest jeszcze narodem i trzeba z niego dopiero naród kształtować. Więc w każdym razie w PRL-u ta warstwa inteligencka została kompletnie stłamszona przez tak zwaną inteligencję pracującą, która pochodzi z awansu społecznego. To jest zasadnicza różnica, bo inteligenc ten od Żeromskiego pochodził ze sfer wyższych, w związku z czym on na klasy niższe patrzył z poczuciem obowiązku. I to była podstawa jego poczucia inteligenckości, to jest misja. Ten doktor Juden, prawda, który przeszedł w kształt na autentycznych postaciach kilku oparty, czy inne te postaci Żeromskiego, to jest uświereśnienie całego tego etosu służby. Tam głównym wrogiem tej prozy jest szlachcic, ziemianin, który jest egoistyczny, prawda, nie rozumie tego, że warstwy niższe trzeba oświecić. A bohaterem pozytywnym jest zawsze właśnie ten inteligent, który wie, że tych ludzi trzeba wyciągnąć z błota, nauczyć, uczynić z nich Polaków. A bardzo w duchu zresztą Dmowskiego, chociaż Żeromski jest skojarzony z zupełnie inną częścią naszej tradycji politycznej. Natomiast nie było w tym zupełnie poczucia wyższości. Więc inteligent z awansu ma zupełnie odwrotne podejście, bo inteligent z zaścianka szlacheckiego, czy z mieszczaństwa bogatszego, czy nawet z tyłu wyższego, no ze zbiedniałej szlachty głównie się inteligenci wychodzili, miał zawsze to poczucie, że ten człowiek na dole został pokrzywdzony. Ja miałem szczęście, ja się mogłem wykształcić, a ten chłop się nie mógł wykształcić, prawda? Więc ja mu coś jestem winien. Natomiast inteligent z awansu patrzy dokładnie odwrotnie. Ja też byłem, prawda, pochodzę z takiego chamstwa i proszę bardzo, ja teraz jestem, co ja jestem, gazety wyborczą, czy tam jestem w ogóle jakimś bardzo ważnym człowiekiem, a ten sam głupi też mógł, a nie chciał, to jest mu marnelizał. I to przecież jakby cały etos w tej chwili, jeśli to można powiedzieć, tego, co się uważa za inteligencję, to jest etos pogardy. I on nawet zaraził ludzi takich, którzy właściwie społecznie wywożą się z inteligencji dawnej, ale mają z tym tyle wspólnego, co minister Sienkiewicz z pisarzem Sienkiewiczem, prawda? To znaczy, no tu wspomniałem, ponieważ państwo penderecy teraz zaapelowali, że będą w czasie referendum w Warszawie siedzieć w domu, podobnie jak państwo Babajowie. Bardzo zresztą Warszawa jest wielkim argumentem. To przypomniało mi się, jak mówiłem o wojnie na górze, no to ja już tak zapamiętałem ten moment głosowania, i właśnie pana Krzysztofa Pendereckiego, jakąś taką typową właśnie, taką swadą powiedział, oczywiście, że na Mazowieckiego, u nas w domu to tylko kucharka na Wałęsę głosowała. I w tym jest cała kwintesencja tego, co nazywam złośliwie udecją właśnie, tej udeckości takiej. Ta pogarda, że my tu jesteśmy ludzie na poziomie, to jest hołota, która nie dociąga. To jest dobry powód dla społeczeństw postkolonialnych, gdzie zawsze postkolonialna elita jest wyobcowana, oderwana, oddzielona murem wzajemnej podejrzliwości, nienawiści od swoich mas. Nie chcę tego rozwijać. Więc teraz pytanie, czy w ogóle to można mówić, że tu jest inteligencja? To jest jakaś inna formacja. Ja użyłem na myśli inteligencję wykształconą w pierwszym i drugim. No właśnie, no ale teraz inteligencja, intelektualiści, no to jest jakaś grupa intelektualistów. Szczerze mówiąc, my mamy wyjątkowo niemądrych intelektualistów, jakby był taki ranking między narodami świata. To jest z jednej strony kompletnie nie rozumieją sytuacji, z drugiej właśnie gdzieś tam są tym podszyci tą niechęcią, z trzeciej strony są jakoś tak wyobcowani.
Ja szczerze mówiąc nie uważam, znaczy, jest też to, co to już używam tego określenia, ta biurowa klasa średnia, która mi po prostu szalenie imponuje, ale za chwilę przestanie imponować. To już nie jest tak, że list 100 autorytetów moralnych podpisze, to działa tak jak 10 lat temu. Już ci ludzie, właściwie już objęcie władzy przez Tuska było takim skrytkiem tej polskiej inteligencji, bo tak naprawdę no, ci ludzie się muszą jakoś tam zalecać tym młodym wykształconym z dużych miast, a ci młodzi wykształceni z dużych miast to są ludzie, których potrzeby kulturalne, metafizyczne zaspokajają ryjąc kinie na takich filmach jak Ciacho, prawda, czy Katwawa, czy coś takiego. I dla mnie to jest dość żałosne, jak się patrzy właśnie na tych wajdów inodryjskich, czy szturów, prawda, którzy się w gruncie rzeczy no, muszą odwoływać do takiego elektoratu, który jeszcze udaje, że ich szanuje, ale za chwilę, jak pokazał przykład Sztura Juniora, że za chwilę okaże, że ich w ogóle nie szanuje. Nie szanuje, widzi w nich celebrytów wyłącznie. I teraz jest pytanie, kto jest tą warstwą, która imponuje społeczeństwu. Na pańskie pytanie, czy PiS jest w stanie odzyskać inteligencję, ja powiem raczej, czy jest w stanie stworzyć na nowo inteligencję. Myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż nie wiodą tego, że PiS jako partia. PiS jako partia, no to też musiałbym osobną tradę wygłosić, ale powiem, w Warszawie był głośny taki przykład faceta, który chciał zapisać do Prawa i Sprawiedliwości i miał podręczną rekomendację od samego Jarosława Kaczyńskiego i też do mnie przyjęli. To jest autentyczny przypadek w jednej z warszawskich dzielnic. No bo tak jest, że jak jest miarę, stały elektorat w dzielnicy daje 3 stanowiska w Radzie i coś tamtego, no to czwarty facet to już jest tylko niepotrzebny konkurent. Więc niestety partia z uwagi na ustawę o partiach politycznych tak działa w Polsce. Inaczej nie będzie, dopóki się prawo nie zmieni. Więc jest potrzebne coś, nie wiem, innego, większego, jakiś ruch większy. To oczywiście potrzebuje partii politycznej, bo od celów politycznych wiele zależy, ale to coś takiego, co powinno obudować jakby ten obóz, jak się to nazywa, prawicowy, bardzo nie lubię tego określenia, niepodległościowy, no jakkolwiek to nazwać. Myślę, że tak, ponieważ musi się stworzyć taka inteligencja, bo jeszcze, przepraszam, jeszcze chwilkę na ten temat, ale pan bardzo ważną rzecz zapytał. Elity są potrzebne i właśnie na tym polega problem obecnych elit. Mówiąc o słowa elita, ja używam tak, jak się bym powiedział, że w PRL-u elitą była nomenklatura. No, elita, czyli no to była, obsługiwała, decydowała, prawda, zarządzała uczelniami, kulturą, innymi dziedzinami życia. Więc elity są potrzebne do tego, żeby rozwiązywały jakieś problemy. I problem polega na tym, że problem obecnych elit, że one się nadymają, one się są w stanie produkować jakieś głęboko tam pełne oburzenia, przecież jeśli weźmie Gazetę Wyborczą, to jest dzień w dzień nieustające oburzenie. Od 15 lat się czymś oburzają, a to, że jakiś radny w Pipidubie tam zaprotestował przeciwko nazwaniu ulicy tam imieniem jakiegoś lewicowego działacza, to pogorszenie. One się oburzają, się nadymają, ale one żadnego problemu nie są w stanie rozwiązać. I tu jest jakiś, że rektor, który się płaszczy, prawda, i odcina natychmiast od pseudoekspertów Macierewicza, można by go przeżyć, gdyby on się tylko, że ten rektor nie jest w stanie swojej uczelni wprowadzić do czwartej setki rankingu światowego. I że my mamy takich, prawda, no możemy wysłać film o Wałęsie do Oscara. Już widzę, jak Amerykanie się zachwycą. Wspaniale, taki film zrobiliście jak my 50 lat temu. No po prostu jesteśmy zachwyceni. Tak, należy się nagroda. Już widzę, jak my właśnie jesteśmy w stanie wielkie role odgrywać w nauce światowej. To jest właśnie skutek tego, że elity mogą sobie pozwolić na wiele, mogą się nadymać, mogą się świnić, panienki od Fibaka przyjmować, mogą się, prawda, okazać nawzajem, być głupie, zarozumiałe, na pewno jajogłowie amerykańscy są równie irytujący jak nasi, ale oni mają pewne cele, zadania, które muszą osiągnąć. W Polsce ta elita jest kompletnie bezużyteczna, kompletnie jałowa, kompletnie się zajmuje wyłącznie okazaniem siebie samej, i dlatego jest właśnie tym salonem warszawskim, który, ja sobie przypominam, jak Mickiewicz pisał tę scenę, to on tam opisał ówczesnych noblistów, laureatów Oscarów, prawda, największych pisarzy, największych bohaterów życia publicznego. Dzisiaj, gdyby nie były przypisy rozbudowane przy wydaniu lektur szkolnych, przecież nikt nie wie, kto to był w ogóle. Kto to jest tam
poeta pierwszych, kto to jest Kamerion, to jest tego w ogóle. Te nazwiska nikomu nic nie mówią, bo to wszystko zniknęło, przestało istnieć. Uważam, że tak samo jest, tak powiem, z obecnymi autorytetami.